Dwa fragi! Witajcie, z tej strony R2K, witam bardzo serdecznie w Planet vs. Zombies Garden Warfare 1, czyli części z 2014 roku. Postanowiłem sobie powrócić do tej gierki, no bo jak wiecie, jest tutaj ona kolejna jako zagrożona, więc póki jeszcze są jacyś gracze, stwierdziłem, że sobie chwilkę popykam w nią, bo to jest gra, w którą w dzieciństwie grałem masę czasu, no wtedy miałem 14 lat, czyli w sumie dość mało. Grałem w to więcej na poprzednim koncie, do którego już nie mam dostępu. Tutaj mam, nie wiem, grałem na tym koncie tylko 10, jakieś 20 godzin. A tamtym koncie naprawdę miałem masę godzin. Koło 80 do 100. A tu naszych biegnie, zarąbiście. Więc sobie dzisiaj troszeczkę w to pogramy. Znalazłem jakiś serwer, jest w zasadzie pełny, Jezu, przed chwilą nie był pełny. Muszę powiedzieć, że na pewno teraz tutaj zostali sami prosi. Zobaczcie, ja mam 18 poziom. Tutaj wszyscy mają jakieś... praktycznie wyższe, nie wiem, jestem w nielicznych, jakby, nieliczna ilość osób ma takie niskie levele jak ja. Co mi się w ogóle rzuciło teraz pierwsze w oczy, to grafika, zobaczcie, to nie wygląda wcale źle. Gra z 2014 roku, czyli gra, która ma prawie 10 lat, w przyszłym roku będzie miała 10 lat. Wygląda według mnie bardzo, bardzo przystępnie. Za późno trochę ten RPG poleciał, ale frag wleciał. Coś tego nie możemy przejąć, tak widzę. Lipnie to wychodzi. Kaktusa może uda się ubić. Leży, jeszcze drugi dostał, ten co mnie wcześniej chyba zabił. Nie wiem, nie żyje. Leży, tu jest... Jezus! Co się stało? Bomba, okej. Okay. Nie pamiętam dokładnie ile tu było róż... Wow! No kurde, myślałem, że go zdążę zabić. Tu się dzieje jakaś masakra, tutaj taka napierdzielanka jest w środku, cały czas jest jakaś akcja. Bomba, szybko. Próbuję kogoś podnieść. Jest to tryb szturmu, gdzie no oczywiście samo przez się mówi, atakujemy, szturmujemy kolejnych graczy, już tu widzę się checkpoint kolejny pojawił, no to wbijamy w niego. Tu jest bardzo niebezpiecznie. Kurde, dostałem. O, ja pierdzielę, podnieśli mnie. W tej grze podnoszą więcej razy niż, kurde, w jakichś starszych Battlefield, znaczy niż w Battlefieldach ogólnie. W nowym BF-ie może byłem dwa razy podniesiony, jak grałem 5 gier, a tutaj jestem co chwilę podnoszony. Tutaj widzę, teamplay jest bardzo ważny. Pamiętam, że to była świetna odskocznia od Battlefielda, jak to grałem kiedyś. Ale dostałem jakąś bombę na banie. Tam jak jakoś kampią na górze. Co ten autobus? Co to był autobus? Kanionierka jak w Battlefieldzie 4 na przykład, ja pierdzielę. A nie wiem co tutaj się dzieje. Wszedł stamtąd. Jakoś tu na górę właśnie by musiał wejść, tak mi się wydaje. Tu jest jeszcze wyżej, ale jeszcze wyżej nie wiem jak się wchodzi. No chodź, tu leży, kurde, nie ma już kampienia na dachu naszym. Leży kolejny. Jeżeli tam jest. Gin, słoneczniku. Słonecznik był bardzo OP, bo on potrafił szybciej podnosić, leczyć, no i też apteczki takie jakby potrafił rzucać. No kurde. Nie mam zbytnio zasięgu na nich tam. Leży kolejny. Kurde, tylko przeżył słonecznik niestety. Musiał jakoś słonecznika ubić, ale jego nie idzie ubić. No kurde! Leży, to miał chyba jakieś lagi. Co to jest to? To nasze? Nie wiem jak działa. Nie pamiętam jak to wszystko działało tak szczerze. Grałem to w zasadzie 10 lat temu, więc to jest naprawdę spory szmat czasu, nie? Aj, z góry mnie tutaj ktoś zdjął. Chyba najbardziej mocarny Cricket Star. Ja miał takiego minigana, którego musiał rozpędzić. Umiejętności nie do końca pamiętam. Na trójkę mam na pewno barykadę taką, którą mogę się osłonić. A dalej nie pamiętam, nie? Dajcie mi przejść. Leży! Kurde. No i zabił mnie kwiatuszek, który potrafi na hita wcinać. I pod ziemią się przenosi. Kurde, tu dużo różnych mechanik było. Fajne to jest. Uuuu!
Proszę mnie cofnąć się. Chyba wygraliśmy. Wybuchnie to? A, to rakieta była, okej. Coś tam odpalaliśmy, ale nie wiem co. Myślałem, że jakiś dynamit, bo takie ikonki były. Yeah. Tym razem zagramy sobie tutaj kwiatkami. Pamiętam, że słonecznik był u mnie najczęściej używany. Bardzo go uwielbiałem, bo potrafił leczyć, nie? I szybciej podnosić. I miał takiego ulta, gdzie mu jakby taki promień słońca napierdzielał. Więc to było bardzo fajne. Nie wiem skąd pójdą wrogowie. Jest tylko defend. Obstawiam, że stąd. Kojarzę tą mapkę. Ale dlaczego ta gra w ogóle będzie wyłączona? Więc, o, już się pojawili, więc mniej więcej wam powiem coś takiego. Po pierwsze, tak jak już to wcześniej... Ale lipnie się ustawiłem, tu nie mogę stać. Dobra, nagrywam to po raz 15, bo co chwilę umieram, nie mogę się skupić. Dlaczego te serwery prawdopodobnie będą wyłączone? Po pierwsze, bo... No, czemu chłop mi znika? Po pierwsze, ta gra ma prawie 10 lat. Po drugie, bardzo mało osób w tą grę gra. Czekałem chyba... cały tydzień, żeby w to zagrać, bo teraz gram w sobotę wieczór, czyli wtedy kiedykolwiek to gra i dopiero wtedy, teraz udało mi się znaleźć jakiś serwer. No kurde, dobra, już kontynuuję. No i jak wiecie, serwery też kosztują, a mało osób to gra, więc EA będzie chciało to wyłączyć, a dwójka i trójka słyszałem, że są lepsze, szczególnie dwójka. Dwójka jest najbardziej kultowa, na to wygląda, więc długo tej gry nie będą trzymać. No a ja w tą grę po prostu grałem dużo w dzieciństwie, dlatego chciałem sobie popykać. Nie wiem, czy tu mogę podejść, czy nie. No kurde, nie, nie podoba mi się. No co tak z daleka kampią? Albo bijecie się na blisko, albo nie. Więc z racji, że to tyle w nią wtedy kiedyś grałem, dlatego postanowiłem pograć, bo potem już może nie być tak kolorowo. To on. Ej, mam drona, zapomniałem. Ale umrzyj! Kurde, tak blisko! Reloadzik taktyczny. I lecimy z kolejnymi. Nie wiem, gdzie tam budka się uderzała, po nogach chyba bardziej. W sumie jeden ciul gdzie chyba. Zabiłem tego? Zabiłem tego tanka. Jak go zabić tutaj takiego? Leży! Ten co mnie zabija wcześniej. 1 HP, kurde, ale chillaucik. Inżynier też leży, ale ty! Robię killstreaki w 1 HP. Tam ktoś się nieźle nadział. Leży. Jeden. Aj, no i ten już mnie zabił. Jakąś tutaj bardziej maszynówkę miał. Weźmy może coś bardziej na blisko znowu. Wziąłem coś bardziej na blisko. Aj, to jakiś... Tym za dużo nie lubiłem grać. Co on robi? A, czyli tym mogę na blisko podjechać, kogoś wciągnąć, tak? Szkoda, że to użyłem tutaj, gdzie żadnych zębiaków nie ma. Nie wiem jak wciągnąć kogoś na hita, jak to działa. Wow. To jest prawdziwy KM. Chłopy nawet nie mają czasu, żeby zareagować na to, zarąbiste to jest, okej. To jest zombiak? Kurde, nawet nie widziałem, czy to jest zombiak, czy nie zombiak. Leży. Tutaj ktoś plecy próbuje zrobić. Reload teraz? Leży. Leży. Ale zemsta teraz normalnie się odpaliła. Leży.
Leży, ale nie ode mnie. Ale to bije potężnie, zarumbista jest ta postać. Nie pamiętałem jej, nie pamiętałem jej jako takiej dobrej, nie? Teraz się cofnę, bo mam takiego loła, że umieram. No, niestety to przegraliśmy. Byłem pierwszy, co prawda, ale no, przegraliśmy. To chyba znak, że jak jestem pierwszy, to niedobrze dla teamu. O, tu były jakieś paki, ja pamiętam. Zbierałem na jakieś najdroższe, teraz nie stać, mam 30 koła, a nie, 40 to są najdroższe. Dobra, kupmy sobie coś, nie pamiętam co było dobre. Kupmy sobie crazy paka za 10 koła. Jej, totalnie nie pamiętam co to dawało. Okej, czyli zbierało się części na jakieś nowe roślinki. Jakieś, to chyba są takie rzeczy, które można postawić, takie wiecie, w tych doniczkach, niektóre rzeczy, okej. Jezu, ta gra miała dużo funkcji. Pamiętam, że jeszcze był taki tryb, gdzie się grało na boty, że się tam chyba grało w cztery osoby i się broniło, nie? Coś takiego, obrona przed zombiakami na przykład. I co, mogę wam jedynie polecić, żeby sobie tą gierkę odpalić, póki jeszcze można. Potem pewnie już takich kiedyś możliwości nie będzie. Największy problem to znalezienie graczy. Na pewno czekajcie prawdopodobnie do jakiejś soboty wieczór, wtedy jakiś serwer się uda znaleźć. Bez tego może być ciężko, nie? Nie, to rally load. Leży. Leży. Leży, ale teraz mi idzie. Cyk i cyk. Ale ich porobiłem, wszyscy nie żyją. Totalnie nic to nie dało. No to dlatego, że tu już nikogo nie było. No kurde, jeden typek mnie zabił. Mam nadzieję, że teraz nie podniosą. To jest idealne miejsce, żeby można było mnie podnieść. A. Moi drodzy, to jest jakaś, nie wiem, gigantyczna zmiana. W Battlefieldzie nikt mnie nie podnosi, a tutaj praktycznie wszyscy. Podoba mi się to bardzo, to podnoszenie. Aby trzeba było rozwalić, okej. Okay. To nasz. Leży kolejny. Mam tego kombosa znowu. Walnie kogoś tam nieźle. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus. O, siadło. W końcu mój trik siadł. On tu jest. Ale mam dźwięk zagłuszony teraz, nie? Nic nie słyszę. No i umarłem. Wow, destrukcja otoczenia nawet jest, zobaczcie. Wow, tego się nawet nie spodziewałem. Lepsza niż w Battlefieldzie. Tym nowym. Okej, ten leży. No dźwięki dziwne. Nie! Jezus! Co tu się dzieje? Ostatnia prosta chyba. Ostatnia prosta, moi drodzy. I będziemy to mieli. No i kurde, i co? Chili bomb, nie? Leczenia trzeba nie zabrać, tak najbardziej. Ten miał loła, dobra. I umarłem, kurde, ale jesteśmy tak blisko. Zobaczcie jak mało brakuje. Turla się. Moi drodzy, udało się. Czy wtedy to jednak wygraliśmy? Bo nie dojechało do końca. Bo ona wybuchła ta piłka chyba. No i świetnie. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Gierka prześwietna. Możecie sobie zagrać z nią, jeżeli jeszcze macie, albo kupić. Kupić może do końca nie, ale jak macie możliwość zagrania, polecam powrócić, póki jeszcze można. To było na tyle. Do następnego odcinka. Pa, pa.